Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Piotr Rzewski. Chciałem Państwa serdecznie przywitać na naszym dzisiejszym wieczorze. Chciałem w pierwszych słowach mojego listu przywitać panią redaktor Dorotę Kanię, która zechciała do nas dzisiaj przyjechać. Zanim zaczniemy wspólnie pastwić się nad panią Dorotą, kilka reklam, ogłoszeń i podziękowań. Ja reprezentuję klub historyczny imienia Hrabiny Markiewiczowej. To jest takie miejsce, gdzie spotykają się Polacy z Dublina i okolic, którzy chcą i mają ochotę i potrzebę rozmawiać o historii. Dzisiejsze spotkanie jest współorganizowane z Klubem Gazety Polskiej. Natomiast to spotkanie też będzie dotyczyło historii. Nie tylko publicystyki i wydarzeń najnowszych, ale będzie miało bardzo dużo wspólnego z historią. Dlatego my jestem współorganizatorem tego spotkania. Bardzo chciałem podziękować po raz kolejny pani Krystynie Wycińskiej-Taylor za to, że pani nas tutaj gości i przygarnia jak mama, bo bez pani byśmy po prostu, no dzisiaj to na ulicy byśmy mogli zrobić to spotkanie, ale normalnie to przy tej pogodzie tutaj w Irlandii to by się nie udało. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? No to tak naprawdę jeśli chyba o reklamę, a jeszcze kolegom chciałem z Klubu Republikańskiego podziękować, że przynieśli krzesło. Jak Państwo widzą, w kupie jesteśmy silniejsi, w stadzie jesteśmy silniejsi. Trzeba się zbierać, organizować, trzymać za łapki, po prostu nas nikt nie rozbije i z wszystkim damy radę. Wszystkim damy radę. No dobrze, więc tak, porozmawiamy sobie tutaj za chwilę z panią Dorotą, natomiast pani Dorota do nas przyjechała, jak państwo już zapewne wiedzą, w związku z książką, którą pani Dorota była popełniła wspólnie z Jerzym Targalskim i Maciejem Maroszem. Pod koniec spotkania mamy trochę tych książek, więc jeśli państwo mają ochotę, to pani Dorota tutaj na pewno podpisze państwu tę książkę, ona będzie tutaj do nabycia. Mamy też książkę, którą pani Dorota popełniła jeszcze trochę wcześniej. To jest książka Cień Tajnych Służb. To pani Dorota pewnie powie, o czym ta książka jest, bo ja akurat tej nie przeczytałem. Resortowe dzieci przeczytałem, przygotowałem się, a tej jeszcze nie. I jeszcze mam dosłownie dwa egzemplarze bardzo ważnej książki, która niejako możemy ją nazwać preludium do książki, którą pani napisała o resortowych dzieciach, czyli książkę o Polskiej Partii Robotniczej, czyli po prostu skąd się to w ogóle wzięło u nas w Polsce, ci komuniści, kiedy oni przylecieli, kto ich przysłał, jak oni się nazywali, z której strony, czy to nam Amerykanie ich rzucili ze stąką, czy może ktoś zupełnie z innej strony. Tą książkę napisał dr Piotr Gontarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Piotr Gontarczyk był u nas w klubie w styczniu tego roku, wtedy tych książek nie mieliśmy, teraz te książeczki mamy. Dwie sztuki zostały, ale naprawdę ciekawe. Proszę Państwa, pewien młody człowiek tuż po studiach dziwnym zrządzeniem losu dostał pracę w międzynarodowym, w dużym polskim koncernie medialnym. Po tygodniu pracy, która polegała na odbieraniu telefonów i zapisywaniu na kartce, kto dzwonił, wszedł do niego szef działu i powiedział: świetnie się spisałeś, jesteśmy z ciebie bardzo, bardzo zadowoleni. Awansujesz na szefa całego działu. Po następnym tygodniu, kiedy też chodził po tym biurze i oprócz picia kawy i przyglądania się na nowe koleżanki, niewiele tam zrobił, dostał telefon, że zaprasza go szef całej firmy. Wchodzi na ostatnie piętro, wjeżdża tą windą. Łysy mały człowieczek ściska mu ręce i mówi tak: za twoją wytężoną pracę chcieliśmy ci zaproponować szefostwo naszego oddziału. Będziesz jeździł po całej Polsce, twoją pensję pomnożymy przez 10, dostaniesz auto, dwie sekretarki, czasami za granicę będzie wyjazd. On mówi: dziękuję. Wtedy ten łysy starszy człowiek mówi: taka propozycja i tylko dziękuję? No, spodziewałem się usłyszeć czegoś więcej. Dziękuję, tato. Chciałem pani Doroto zapytać na początek, czy absolwent dziennikarstwa, młody człowiek, który w Polsce kończy studia prywatne, państwowe,
ma szansę zrobić karierę, nie mając żadnych koneksji rodzinnych, w kręgu, bez znajomości po prostu. To wszystko zależy, w jakich mediach. Dlatego, że i też zależy od nastawienia, bo jeżeli taki człowiek będzie mówił głosem środowiska, w które wchodzi, na przykład, to będzie, ale to środowiska specyficznego, myślę tutaj o środowisku na przykład Gazety Wyborczej czy TVN-u, to jak najbardziej. Bardzo szybko przecież wystarczy spojrzeć na przykład na panią Agatę Adamek czy pana Kuźniara, którzy błyskawicznie zrobili karierę, a koneksji rodzinnych z tego co nie mają żadnych. Natomiast ci, którzy rzeczywiście chcą pracować rzetelnie, to już są problemy. I dlatego coraz szersze środowisko jest właśnie na przykład Tygodnika w sieci, do rzeczy, Gazety Polskiej, w ogóle całej strefy wolnego słowa. W Gazecie Polskiej codziennie pracuje bardzo dużo młodych ludzi, którzy po prostu nie zgadzając się na to, co się dzieje w mediach mainstreamowych, przyszli do nas. W portalu niezależna.pl, której mam zaszczyt zabrać zastępcę redaktora naczelnego również. To jest średnia wieku około 30 lat. To jest duża nadzieja. To jest duża nadzieja i tak mówię, szansa jest. Tylko w tej chwili zupełnie to było inaczej w latach 80. oczywiście, bo ja wtedy studiowałam i bardzo chciałam być dziennikarzem, ale jedyny kierunek, który był dostępny, to były nauki polityczne i dziennikarstwo. To były połączone kierunki. No wiadomo, jakie to były nauki polityczne, prawda? I na przykład absolwent Tomasz Lis bardzo szybko zrobił karierę po tym kierunku, jak widać. Inni nie, bo spotykam ludzi na całym świecie, którzy studiowali mimo wszystko, zapali się, powiedzieli, że skończą studia, ale kariery żadnej nie zrobili. Wyjechali po prostu na zachód. A proszę powiedzieć, bo czyli rozumiem, że jest to możliwe. Są pewne warunki, które trzeba spełnić, ale jest to możliwe. Natomiast pani w swojej książce pisze również, bo nie tylko, o osobach, które zrobiły kariery w Polsce w mediach dzięki temu, że wychodzą się z tak zwanych rodzin resortowych, czyli rodzice byli albo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo jeszcze przed wojną w Komunistycznej Partii Polski, albo w organach bezpieczeństwa, czyli w milicji, w służbie bezpieczeństwa, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czyli byli po prostu aparatczykami, mówiąc krótko, w PRL-u i dzięki temu oni zrobili karierę. Proszę powiedzieć, czy my możemy mieć do tych ludzi pretensje i rozliczać ich i patrzeć na nich przez pryzmat ich rodziców, czyli mówiąc krótko, czy mamy takie moralne prawo oceniać dzieci za to, co zrobili ich rodzice? Przede wspólnie ta książka, którą napisałam wspólnie z Otrem Tergalskim i Maćkiem Maroszem, pokazuje system. Wiedzieliśmy, że zarzut będzie grzebanie w życiorysach. Myśmy chcieli pokazać system, który zupełnie nieruszony przyszedł do III RP. Z tymi samymi profitami. Gdyby, proszę Państwa, nie stan wojenny, to karier by nigdy nie ujrzał światła dziennego. Przecież Trójka, słynne komunistyczne Radio Trzeci Program, jak to pisze zachodnia opisy w Wikipedii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ostatnio kolega znalazł, mój dziennikarz Samuel Pereira znalazł informację na temat Moniki Olejnik, gdzie anglojęzyczna Wikipedia pisze, że to jest córka komunistycznego funkcjonariusza, która pracowała w komunistycznym radiu. Nie było, jak to tutaj zwrócił uwagę, że tu nie było żadnego rozróżniania, że to była Trójka, nie Trójka, tylko że komunistyczne radio po prostu. Zostało to usunięte, później przewrócone, teraz obserwujemy z dużą taką zabawę, jak co ich wróci, ta informacja pojawia, znika, są różnego rodzaju frakcje w tym internecie, które przewracają informacje. Ale wracam do tego, co mówiłam wcześniej, to znaczy trzeci program Polskiego Radia, Kuźnia Kadr, proszę Państwa. Które miało być takim wentylem bezpieczeństwa, w rzeczywistości było Kuźnią Kadr. I później mieliśmy w 1989 roku pierwszą gazetę wolną. Ja sama, proszę Państwa, za darmo komportowałam tą gazetę, roznosiłam wielu z nas. Bardzo szybko zorientowaliśmy, że to ani nie wolna, ani nasza. Chodzi o Gazetę Wyborczą oczywiście. I tutaj wrócę do tego pana, do tego twojego pytania odnośnie rodziców. No, tak się złożyło, że cały staw wyborczy w większości rekrutował się z potomków Komunistycznej Partii Polskiej. I
I proszę Państwa, to ma znaczenie. Ma znaczenie, dlatego że w książce, o której mówił Piotr, czyli ta, PPL Droga do Władzy, doktora Gontarczyka, znajduje się, między innymi dokumenty znajdują się i opis, że patriotyzm należy nazywać faszyzmem. KPP-owcy tak uważali. Pamiętacie Państwo, kiedy były pierwsze marsze niepodległości już kilka lat temu organizowane, jakie było pierwsze hasło? Że maszerują faszyści. Przecież słynne przebieranie się w pasiaki i nazywanie ludzi, którzy się cieszyli z odzyskania niepodległości Polski, to byli nazywani faszystami. Po prostu odgrzanie tych samych metod, sięgnięcie po stare metody. Oczywiście, że rodzina ma znaczenie. To chyba tylko, no nie wiem, ktoś, kto nie jest kompletnie zorientowany, powie, że rodzina nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że ma znaczenie, z jakich domu wyszliśmy, dlaczego tutaj teraz właśnie Państwo są. Bo gdyby nie Państwa wychowanie, to pewnie Państwa by tutaj nie było. Dlaczego jeszcze mimo wszystko, że jesteście poza Polską, w dalszym ciągu myślicie o Polsce? Spotykam mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy są bardzo żarliwymi patriotami i myślą o Polsce, jest dla nich Polska bardzo ważna. Dlatego, że właśnie to, takie wychowanie odebrali z domu. I tutaj ci ludzie, którzy swoje kariery zrobili dzięki koneksjom, dzięki właśnie powiązaniom, myśleli inaczej i to widać, w jaki sposób zachowują się w mediach, jakie treści sprzedają. Ale resortowość, proszę Państwa, to nie tylko geny, to nie tylko krew, to tak samo to, co jest w głowie. Przecież, proszę Państwa, na początku lat 90. to było zwłaszcza bardzo dobrze widać, bo jak ruszała ta łajba media, to się dosiadło mnóstwo ludzi, którzy nie miały żadnych związków rodzinnych, żadnych. Po prostu zauważyli, że to są ogromne profity, pieniądze i władza, bo to się dość nierozerwalnie w tym wiąże. Pieniądze i władza. I wsiedli i pojechali, na przykład Jacek Żakowski. Teraz w czerwcu, po wieczorze, zaczął rozpocznie się proces, jaki Jacek Żakowski wytoczył w Froncie za to, że umieściliśmy jego wizerunek na pierwszej stronie. Ponieważ on uważa, że nie jest resortowym dzieckiem. Ja komentowałam to, że się wstydzi być w towarzystwie Adama Michnika i swojej koleżanki Janiny Paradowskiej, Czernego i Jerzego Baczyńskiego, który figuruje jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Jacek Żakowski mówi, że nie, że on nie jest resortowy. To będzie bardzo ciekawy proces. Jak sąd oceni resortowość? Co uzna za resortowość? No dla nas taką resortowością były na przykład artykuły, które Jacek Żakowski pisał, gdzie był piewcą na przykład Jaruzelskiego. I to jest na przykład właśnie ta resortowość. Ja chciałem zapytać, czy my mamy takie prawo, żeby wiedzieć, kto jakich ma rodziców? Czy nas to powinno interesować? Bo taką sytuację obserwujemy na przykład podczas wyborów, tak? Wybieramy sobie jakiegoś człowieka, który ma szansę zostać posłem albo może w perspektywie premierem albo czasami prezydentem, będzie miał wpływ na naszą przyszłość. No i zaczyna się taka sytuacja, że a kim byli jego rodzice? Jak Państwo na pewno pamiętają, 3 czy 4 lata temu tutaj w Irlandii była taka sytuacja, że odkryto irlandzkie korzenie Baracka Obamy. Znaleziono tam któregoś pradziadka, że on był właśnie Irlandczykiem. Była wielka feta, znaleziono tą wieś, z której pochodził, tam para prezydencka przyjechała. Wcześniej Secret Service oczywiście kilka dni wcześniej otoczył całą wieś, tam wymalowano trawę na zielono. Prezydent oczywiście wylądował, wszedł do pubu, wypił Guinnessa i potem, to była bardzo mała wieś, 200 dzieci tylko tam jest, mała szkoła i 200 dzieci. Każde z dzieci miało zrobione zdjęcie przez prezydenckiego fotografa z Obamą i z jego kobietą. To mają tam pamiątkę na całe życie. W takich Stanach Zjednoczonych nikt nad tym nie dyskutuje, że gdzieś tam szukamy, skąd ten człowiek się wziął, skąd pochodzi, z jakiego środowiska wyrasta, co zrobili jego rodzice albo jego dziadkowie, na przykład na zakrętach historii, w których znalazło się dane państwo. W Polsce, no powiedzmy sobie, jest to sprawa dyskusyjna, bo jeśli powiedzmy na przykład o generale Jaruzelskim, wiemy dokładnie, z jakiego środowiska się wywodzi, kim był jego ojciec, kim był jego dziadek. O Kaczyńskich też wiemy tam 3 pokolenia czy 4 pokolenia do tyłu. To na przykład no, z prezydentem Kwaśniewskim mamy problem, tak? Nagle w 1953 czy 4 roku w jakimś miasteczku na ziemiach odzyskanych pojawia się nie wiadomo skąd doktor Kwaśniewski, który zaczyna leczyć ludzi. To jest facet tam rocznik 910 czy
910, tak, no czyli powiedzmy jak wybuchła wojna światowa, to miał około 30 paru lat, więc coś musiał robić. Albo walczył z Niemcami, albo z Rosjanami, albo był w partyzance, albo nie był, albo może handlował bimbrem, albo może sprzedawał Żydów, albo jeszcze coś innego. No warto byłoby wiedzieć. Ja bym na przykład chciał. A ta historia się zaczyna w 50 którymś roku po prostu, tak? On w 80 roku umiera i koniec, kropka, jest pochowany na cmentarzu żydowskim, to jest jedyna informacja. I na przykład pojawia się taki człowiek gdzieś tam w latach 90 pod tytułem Leszek Bubel. I on na przykład kolportuje taką zupełnie fantastyczną jakąś historię, że to jest po prostu NKWD-zista, że to jest jakiś rosyjski Żyd, który brał udział na przykład w rozstrzeliwaniu polskich oficerów w Katyniu, potem gdzieś tam w Urzędzie Bezpieczeństwa w Gdańsku pracował, potem w Bornym Sulimowie też brał udział w dobijaniu band tak zwanych, prawda, czyli żołnierzy partyzantki po Akowskiej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I że potem mu po prostu zmieniono nazwiska, bo tak w większości tym ludziom tak robiono i wysyłano ich na tak zwany dziki zachód, tak? Tam gdzie ludzie się nie znali, gdzie po prostu człowiek znikąd mógł zrobić karierę. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Jest argument, że to jest grzebanie że grzebiemy się w brudach. No, jak ja się grzebałem w historii mojej rodziny, to ja się nie grzebałem w brudach, bo u mnie brudów nie ma. Jeśli ktoś używa takiego argumentu, to być może sam już wie, że jakieś brudy w jego rodzinie są. Natomiast pytanie moje jest takie, czy taką samą miarę możemy przykładać do, jak do polityków, możemy przykładać do dziennikarzy, do ludzi z mediów. I dlaczego tak miałoby być? Z bardzo prostego powodu, to są osoby publiczne, tak samo to są osoby publiczne jak politycy. Ja pamiętam, jak napisałam historię rodziny Anny Komorowskiej, ile wtedy, jak się wtedy zrobił właśnie straszna awantura, że jak można w ogóle coś takiego robić. Wtedy właśnie posłużono się argumentem, że na Zachodzie jest to normalne, że to wszystko wiadomo i to nie ma żadnego problemu z tym, żeby opisywać tego typu historie. Jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, w dokumentach historycznych, w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej nie ma nic na ten temat, co mówił Leszek Bubel. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że Leszek Bubel jest taki bardzo postrzegany w Polsce jako taka frakcja skrajnej prawicy. Zawsze wiadomo było, że jeżeli chcą zrobić zamieszanie służby, to będą stawiały nie na lewicę, no bo to wiadomo, co to jest, jaki to jest zawodów, tylko będą szukały, wsadziały agenturę lub też agentów wpływu właśnie w środowisko lewicowe, w prawicowe. Dlatego nie dziwi mnie, zwłaszcza w ostatnim komentarzu, zwłaszcza w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, bo bardzo dużo osób, które uważają się za właśnie skrajnie narodowych i takich patriotycznych, to się rekrutuje właśnie z tych takich bardzo nieciekawych środowisk i te służby mają ogromny wpływ tam. O historii Kwaśniewskiego mówiły się różne rzeczy, ale dla mnie największym miernikiem jest to, co się zachowało w dokumentach, proszę Państwa, bo to jest najważniejsze. Tutaj nie sposób nie powiedzieć o Januszu Kurtyce, prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, bo dzięki niemu powstały obydwie książki. Pierwsza, gdzie opisałam najsłynniejsze samobójstwa i zabójstwa w III RP, niewyjaśnione, i Cień Tajnych Służb, i Resortowe Dzieci. Janusz Kurtyka, proszę Państwa, otworzył archiwa. Proszę tylko sobie uświadomić coś, co jest zupełnie wydawałoby się oczywiste. Instytut Gałka powstał 3 miesiące po upadku muru berlińskiego. Pierwsi obywatele byłej NRD są wszyscy, którzy chcieli dostęp do dokumentów Stasi, mieli w 1991 roku. U nas potrzebne było 11 lat, żeby powstał Instytut Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, 11 lat, a pierwsi obywatele uzyskali chyba w 2002 albo 2003. I z jakimi w ogóle to były problemami, proszę Państwa, co się wtedy działo. Bronek Bilczak, który wykopał zwykłą listę katalogową, zrobiła się taka awantura i taka afera, słynna lista Bilsteina, że nie był, był zamknięty dla badaczy instytut. Po naszej książce, proszę Państwa, Jacek Grzekowski zrobił wywiad, zresztą Polityka w ogóle miała cały cykl artykułów na temat naszej książki, zrobił wywiad z prezesem IPN-u, panem Łukaszem Kamińskim.
i pozapytał go, jak to w ogóle, dlaczego dziennikarze mają dostęp do tego, czy jest to w ogóle, czy planuje, czy jest, żebyśmy wręcz zasugerował, żebyśmy mieli ograniczony, że poczty zabrane dostęp do dokumentów. I wtedy prezes powiedział, Kamiński, ja sobie nie wyobrażam, żeby zabrać dostęp do badań, to jest ograniczenie wolności badań. I te zakusy na NIPL zresztą widać, proszę Państwa, no nie ma siedziby już tej głównej. W tej chwili czytelnia jest wyrzucona, będzie przeniesiona ta główna czytelnia na obrzeża Warszawy, gdzie siedzi godzinę. Także te badania będą siłą rzeczy ograniczone warunkami. Warunkami zwykłymi, a nie, że będą wydane jakieś przepisy, ograniczenie pieniędzy. Przecież gdyby nie awantura, gdyby nie nacisk społeczny, byłyby ograniczenia badań genetycznych, proszę Państwa. Ofiar NKWD, ofiar stalinizmu, mówię o Łączce między innymi. Także gdyby nie profesor Kurtyka, to wiele tych rzeczy byśmy nie poznali. A dziennikarze, przecież to dziennikarze są w tej chwili w Polsce jednym z najważniejszych celebrytów. To oni de facto, proszę Państwa, to nie jest czwarta władza. Ja bardzo często widzę, że to jest pierwsza władza. Bo to dziennikarze ustawiają sytuację polityczną. To dziennikarze wskazują, kto ma być politykiem, kto ma być... przecież na przykład Korwin-Mikke jest tak pompowany, dlatego że był w mediach, proszę Państwa, nie przypomina się, dopiero teraz zaczynają przypominać jego prorosyjskie nastawienie, właściwie jeszcze Halenia Jaruzelskiego, bo przecież uważał, Korwin-Mikke uznał legalność wyboru Jaruzelskiego na prezydenta, był legalistą i mówi, że on się zgadza na Jaruzelskiego, proszę Państwa, ludzie to zapominają. Wystarczy przeczytać pisma, w tej chwili przygotowujemy materiał, drugi odcinek w Gazecie Polskiej w Tygodniku, gdzie będzie to bardzo dokładnie opisane. Ale i gdyby Korwin-Mikke mógłby istnieć, gdyby go nie zapraszali dziennikarze? No nie, no był w głównych programach, proszę Państwa, informacyjnych. Tak samo jak była sprawa służb, że głównymi komentatorami na przykład w TVN, jeżeli chodzi o wydarzenia na Ukrainie, nie są ludzie, na przykład generał Polko, czy ludzie z pierwszej, którzy wojskowością zajmowali się już po 90 roku, tylko jakoś tak się składa, że generał Marek Dukaczewski z drugiego zarządu sztabu generalnego, a później w WSI, albo Aleksander Markowski, SBK, który, proszę Państwa, nie został pozytywnie zweryfikowany, że nawet dla komunistów to już było za dużo, to co on robił, który rozpracowywał Jana Pawła II pod końcu lat 80. w swojej karierze. Więc takie są standardy i to dziennikarze kształtują władzę i dlatego opisaliśmy system, proszę Państwa, bo to jest system, zwłaszcza to widać właśnie, jak się jeździ za granicę po emigracji młodych ludzi. System, który zamyka naturalną drogę awansu. Bo już nie resortowe dzieci, ale resortowe wnuki, proszę Państwa, zajmują kluczowe miejsca w różnych firmach. Jeżeli ktoś może zrobić karierę w Polsce, to tylko i wyłącznie w zachodniej firmie i to tak też nie do końca, bo tam też już się przenikają właśnie te wpływy resortowe. Drobne słowa komentarza, bo powiedziała Pani o tym, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, kiedy został ludziom udostępniony akta, które na ich temat, kiedy każdy mógł pójść i się dowiedzieć na przykład, czy na niego nie donosił kolega, żona, ktoś w pracy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to się zdarzyło w Polsce, a kiedy to się zdarzyło w Niemczech. Warto do tego powiedzieć, że w Polsce zbrodnie komunistyczne zostały przedawnione i dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej może sobie tylko już badać i opisywać, co się stało. Natomiast nawet jeżeli znajdzie niezbite dowody na to, że ktoś popełnił przestępstwa, te przestępstwa na drogę sądową nie może wystąpić prokurator. Natomiast w takim właśnie dzikim kraju, jakimi są Niemcy, Bundestag, jeżeli ja dobrze pamiętam, półtora roku temu na jesieni, przedłużył ściganie zbrodniarzy komunistycznych do 2020 roku. Takie mamy standardy. Zaczęli sobie w 90. i będą do 2020 szukać. Być może przedłużą sobie jeszcze, a dlaczego nie? To jest suwerenne państwo, może sobie robić co chce. Może sobie przestępców łapać, ile będzie tylko wola na nogi. Natomiast u nas łapano kilka lat. Z tego, co się orientujemy, kilku albo nieliczni, którzy ponieśli konsekwencje i to symboliczne i resztę po prostu przepadło. A w tym tygodniu szef węgierskiej bezpieki, 92 lata, trafił do więzienia, proszę Państwa, do więzienia. I nikt się nie patyczkał, tak jak o nas słyszymy. No Jaruzelski taki chory,
No Kiszczak taki chory, dom mu się spalił, no czy już mamy prawo strzelić starców? Tylko proszę Państwa, jak mamy do czynienia na przykład ze zbrodniarzami nazistowskimi, czy hitlerowcami, którzy mordowali w czasie II wojny światowej, to nie ma żadnego problemu, żeby takiego delikwenta na wózku, czy tam na łóżku nawet szpitalnym, wieźć na salę sądową, skazać i odwieźć do więziennego aresztu. A u nas właśnie się w ten sposób, tylko to jest relatywizm. Po prostu daleko idący relatywizm, to jest, proszę Państwa, coś, co było wypracowane od 1989 roku. Ja nie bez przyczyny zaczęłam mówić o Gazecie Wyborczej, z tego powodu, że, proszę Państwa, to mało osób, mało kto wie, myśmy to opisali w książce tak dokładnie. Pierwszy staw, czyli ten trzon redakcyjny, rekrutował się z bardzo często nawet z tytułem doktorskim psychologii i socjologii. To po prostu była sprawna maszynka do zmieniania świadomości. To był pomysł. Adam Michnik miał bardzo dobry kontakt z komunistami na Zachodzie jeszcze w latach 80. Przyjeżdżali do niego domyślnie komuniści włoscy. I to był zamysł, żeby zmienić świadomość. To jest taka filozofia Gramsciego, filozofa włoskiego, który chciał, żeby już tak się zmieniła świadomość, żeby marxizm był zesany lewicowy z blokiem matki. I to samo chciała zrobić Gazeta Wyborcza. I to było bardzo, proszę Państwa, jak się teraz analizuje, bardzo sprytne działanie, bo to nie było narzucone od razu. To nie było tak już, tylko to było bardzo sukcesywnie wprowadzane. Najpierw były świetne akcje robione typu Rodzić po ludzku, tak? Później były jakieś akcje właśnie jakieś przedszkola i tak dalej, ale później zaczęły się kolejne, no teraz mamy gender, tak? Wprowadzenie gender do szkół. Ale cały czas to było na zasadzie plasterków salami krojenia tego społeczeństwa powolutku, wciskania się. Proszę Państwa, tak naprawdę Gazeta Wyborcza przestała oddziaływać tak masowo na społeczeństwo w 2003 roku po aferze Rywina. Ale rząd dusz miał dłużej niż Józef Piłsudski rządził w Polsce. No to sobie uświadamia. Tyle czasu było pompowanie ideologiczne ludzi. Przecież ja pamiętam z lat 80-90 artykuły w Gazecie Wyborczej, gdzie były na przykład opisywane procesy zbrodniarzy stalinowskich. Oczywiście nigdy to słowo nie padło, że to byli zbrodniarze. Ale na przykład, że w ogóle nikt na to nie przychodzi, że to ludzi nie interesuje, że po co w ogóle to się robi. Właściwie to już nie ma sensu, tak? Jeżeli był opisywany proces na przykład córki generała Nila, Marii Fiódorowiczarskiej, która była prekursorką, właściwie to dzięki niej można było powiedzieć w dużej mierze, jest to teraz mamy te badania nałączne, to zaindukowanie, że poszukujemy ofiar i to, że musimy czcić tych ludzi, którzy zostali zamordowani, dlatego dzielnicy imieniu Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Także proszę Państwa, wtedy to w ogóle się opisywało. Gdyby nie Alina Czerniakowska, która chodziła, dokumentowała to wszystko, mamy świetne filmy właśnie z tych procesów. Gazeta Wyborcza chciała również to zabić i tego się nie udało. Nie udało się zabić w nas pamięci narodowej. Widać to każdego 1 marca od kilku lat. Kiedy w każdym mieście są organizowane pochody, kiedy ludzie pamiętają o tych zbrodniach. I dlatego, i bardzo często, proszę Państwa, właśnie dziadkowie, ojcowie, dziennikarze, ale nie tylko, to byli ludzie, którzy walczyli z bandami. My teraz kończymy drugą część, która się ukaże w listopadzie tego roku. Resortowe dzieci służby. Będzie w tej drugiej części również trochę o dziennikarzach, o ludziach, którzy byli werbowani jako tajni współpracownicy, o mediach, które tworzyły te służby. Bo proszę Państwa, na początku lat 90. media też służby tworzyły, tak samo partie, do czego się Gromosław Czempiński przyznał, że był współtwórcą Platformy Obywatelskiej w jakimś czasie, ale się przyznał. I proszę Państwa, regułą jest tak, że w dokumentach dotyczących właśnie funkcjonariuszy, którzy byli funkcjonariuszami III RP, Urzędu Ochrony Państwa, czytam życie z ojca, funkcjonariusza bezpieki, 44-45 rok. No i co tam jest? No, jako zasługa walczyłem z bandami. I to różnymi. Warszyc, Łupaszka, Ogień, proszę Państwa. Nazwiska naszych bohaterów narodowych. To byli nazywani bandytami. Ten argument, że te osoby, które dzisiaj mogłyby być skazane, a nie mogą, bo są już starszymi, podeszłymi osobami, starcami,
Warto pamiętać, że 25 lat temu nie były starcami, tylko to jeszcze były żwawe chłopy po prostu i mogli te ostatnie 25 lat nie w Konstancinie, w swoich ogródkach ładnych, czy w willach na Mokotowie przesiedzieć, tylko mogli po prostu przesiedzieć sobie w więzieniu. Ale przecież przypomnę to, co się zapomina. Mamy ten 4 czerwca na moment. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, co mówił Kiszczak podczas okrągłego stołu. Proszę sobie przypomnieć te słowa, ja może nie dokładnie zacytuję, ale on mówił, to dzięki nam macie okrągły stół. To my jesteśmy ojcami transformacji. Gdybyśmy my wam na to nie pozwolili, to by żadnej transformacji nie było. Proszę Państwa, to te wszystkie mity kruszą się, kiedy się przeczyta historię. Ja nie mówię o żadnej propagandzie, historia zwykła. Proszę Państwa, mamy początek lat 80., mamy Antropowa, który jest stary, później mamy Gorbaczowa. I mamy walkę, prawda, między Gorbaczowem a stronnictwami i się pojawia Jelcyn. Ale Gorbaczow jest w 86 roku i on widzi, że się wszystko ze względu na sytuację gospodarczą, że się wszystko wali, że trzeba coś z tym zrobić, tak? Że trzeba coś z tym zrobić. I tutaj mamy w Polsce, proszę Państwa, światłych intelektualistów, którzy wiedzą, że idzie nowe. I mamy na przykład Stefana Bratkowskiego. Stefan Bratkowski. Jego córka Katarzyna Bratkowska, słynne zdanie, że w Wilnie zrobiła aborcję, prawda? Natomiast Stefan Bratkowski, który był wiele lat w partii, później został z niej wyrzucony ze względu na odchylenia, później był w Solidarności, ale cały czas był w tej takiej, bym powiedział, koncesjonowanej opozycji. On pisze w 86 roku list, który jest w IPN, ale nie tylko, można go w internecie znaleźć. Do Gorbaczowa, rozmawiajcie z nami, bo tamci to są wariatami, tamci podpalą Polskę. Z nami trzeba rozmawiać, bo my jesteśmy gwarantem pomyślności tych rozmów. No i oczywiście była rozmowa, jak wiemy, Adam Michnik jeździł do Moskwy w 1989 roku, prawda? To wynika z dokumentów. Były te rozmowy prowadzone. No i później był Mazowiecki, który grubą kreską oddzielił. To powiedział, że nie będzie absolutnie żadnego rozliczenia. I to jest, nie będzie polowania na czarownicę. To jest to, co tutaj powiedział, że nie ma sensu, że nie było sensu sądzić wtedy jeszcze młodych, żwawych, jurnych panów z bezpieki. No bo przecież była umowa. Kiedy, proszę Państwa, Anita Garga zrobiła misję specjalną i zrobiła odcinek misji specjalnej na temat lustracji. Zrobiła rozmowę jeszcze żyjącym wtedy panem Krzysztofem Kozłowskim, twórcą Urzędu Ochrony Państwa. I on mówi tak, bo zapytała o lustrację, on mówi tak, pokazano mi teczkę Maćka Kozłowskiego. Maciej Kozłowski, proszę Państwa, to jego kuzyn, nie myli z tym aktorem, to był wieloletni dyplomata, między innymi był dyplomatą ambasadorem w Izraelu, ale nie tylko, oprócz tego zajmował się tamtą częścią świata. I proszę Państwa, ja mówię tak, pokazał mi troszkę Maćka i ja zrozumiałem. Ja zrozumiałem. Maciej Kozłowski, proszę Państwa, był uznany prawomocnie za kłamstwa lustracyjnego. Był tajnym współpracownikiem bezpieki. Tak orzekły sądy. Proszę Państwa, do ubiegłego miesiąca. Ponieważ Sąd Najwyższy zbadał wszystkie akta, wieloletnie procesy i jednym pociągnięciem pióra stwierdził, że żadnej współpracy nie było i go oczyścić. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, sądownictwo, kolejny segment. Kiedy pisałam niedawno artykuł na temat decyzji, którą podjęłem to z przeniesieniem śledztwa dotyczącego jednego z wątków smoleńskich, skandaliczny, już nie będę Państwa wprowadzić w szczegóły, ale zbadałam, kto wydawał orzeczenie. I orzeczenie zapadło, proszę Państwa, w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego. Przewodniczący tego wydziału, pan Godyń, proszę Państwa, figuruje jako współpracownik bezpieki komunii cywilnej, udostępnił lokal swój na potrzeby bezpieki. Przewodniczący składu wydawał wyroki skazujące w stanie wojennym i nie tylko. A drugi z tego składu, proszę Państwa, był oficerem śledczym tajnych służb PRL-u. Więc jakie mogło zapisić na orzeczenie, prawda? Sąd Najwyższy właśnie takie orzeczenie wydał. Więc tutaj nic nie zaskakuje, jak się patrzymy. Dlaczego miał ten sąd sądzić tych panów, tak mówię, z bezpieki? No przecież nie tak miało być. Umowa była inna. Dlaczego mamy takie służby, proszę Państwa? Dlaczego mieliśmy przez te lata takie służby? Mamy. Książka.
Bartłomieja Sienkiewicza, reformatora, proszę Państwa, reformatora, który teraz reformuje tajne służby, który zrobił ustawę, napisał ustawę o służbach, nową nowelizację ustawy. Jak wspomina, że przyszedł do nowych służb, spotkał Krzysztofa Kozłowskiego, bo ta cała ta grupa krakowska, bo wszyscy z Krakowa, i się pyta, co mam robić, a on mówi, zajmij się czymś. Proszę Państwa, mamy upadający komunizm, mamy zbrodnie jeszcze do niedawna popełnione, nierozliczone, mamy parę miesięcy wcześniej zamordowanych księży, a szef łopu mówi do swojego szefa jednego się, zajmij się czymś, znajdź sobie cokolwiek do pracy. Więc jak miało być inaczej? Skoro ustaliliśmy już, że rzeczywiście mamy prawo poznać, kim byli rodzice dziennikarzy, których słuchamy codziennie, czytamy ich, widzimy ich w telewizji, czytamy ich artykuły w gazetach, chciałem zapytać, czy ta myśl, że to tak się w prostej linii dziedziczy i powiela te wzorce wyniesione z domu, nie jest jakąś taką trochę drogą na skróty. Czy to zawsze jest tak, że rodzice mają tak wielki wpływ na swoje dzieci? Bo przecież dobrze wiemy, że nie zawsze syn jest taki sam jak ojciec. Bardzo często jest wręcz przeciwnie, że no już w wieku tam powiedzmy, nie wiem, dojrzewania, zaczynamy się buntować przeciwko rodzicom, tak? Ale później wracamy. Czasami tak, czasami nie, no bo zdarzają się takie sytuacje, że na przykład syn alkoholika jest abstynentem, tak się napatrzył na swojego tatę i na to, co on wyrabiał, że takim nie chce być, tak? Że tak nie zawsze nie musi być, tak? No bo na przykład, nie wiem, no taka sobie Kazimiera Szczuka, tak? No to tata na przykład bronił jakichś tam opozycyjnych działaczy i ona, no nie, dla mnie to jest taka dziewczynka, która się gdzieś tam trochę zbuntowała. Może Kasia Bratkowska, która dzisiaj w jakiś sposób nas szokuje, że chce w Wigilię dokonać aborcji, tak? Też nas szokuje. Natomiast ona na przykład chodziła do liceum sióstr niepokalanych w Szymanowie. Jak ja wpisałem tą informację w Wikipedię, no to od razu na drugi dzień zniknęła, więc ja napisałem znowu, więc ona znowu zniknęła i pisze tam, ale ona, ktoś tam dopisuje, nie wiem, ja nie wiem jak działa Wikipedia, ale to tam się wpisuje i tam jakiś wielki brat to zatwierdza albo nie zatwierdza. I ktoś tam, widzę w tych tam taką historię można tam kliknąć gdzieś i tam są te wszystkie rzeczy, kto dopisywał, gdzie, z jakiego IP i tam ktoś pisze, tak, chodziła, ale zrezygnowała. Ja mówię, no dobra, no ale chodziła, ale zrezygnowała. Taka zabawa przez kilka miesięcy. Proszę wejść na Wikipedię, wpisać sobie Katarzyna Bratkowska i Państwo zobaczą, czy tam jest, bo ostatni się wpisali, ja pamiętam się paru miesięcy, bo że już w końcu ktoś nie wytrzymał. Ja widocznie byłem tak upierdliwy, że się zorientowali, że nie ustąpię. I jest napisane, tak, rzeczywiście chodziła tam do w latach 80. do szkoły, ale uciekła stamtąd bardzo szybko. Tak. Powiem szczerze, jak to język encyklopedyczny, taki dosyć trywialny. Więc czy to zawsze tak jest, że no bo to pokolenie 68 roku, tak? Ta cała historia, która miała miejsce, która zaczęła się od dziadów DNK, potem relegowanie jednak Adama Michnika z Uniwersytetu Warszawskiego, no to jednak to te dzieci tych komunistów, to też nie były takie dzieci, które grzecznie chodziły, czytały Lenina i tylko czekały, aż rodzice się zestarzeją, żeby przejąć tą pałeczkę, tylko one też się w jakiś sposób zbuntowały. Ale tak, ale to chodziło o budowanie po pierwsze komunizmu z ludzką, socjalizmu z ludzką twarzą, że to nie chodziło o żadne zmiany systemowe i takie rzeczywiście u podstaw. Poza tym tutaj bardzo dużą rolę odgrywają pieniądze i stanowisko i władza, a właśnie pieniądze i władza, bo te dzieci się zorientowały, że jeżeli będą szły tą samą drogą, to będą miały i pieniądze i władzę. Oczywiście zdarzają się odstępstwa. Dla mnie takim przykładem jest Antoni Zambrowski, proszę Państwa, syn stalinisty, już w tej chwili starszy pan, on jest członkiem redakcji tygodnika Gazeta Polska, pisze też w innych mediach. On jako dziecko był wychowywany w Związku Sowieckim. Był moment, kiedy w ogóle mówił lepiej po rosyjsku niż po polsku. Opowiadał, że jego rodzice oddawali go do domu dziecka, bo taki był model wychowawczy, że
rodzice się zajmowali robotą, czyli pracą partyjną, a dzieci były w domu dziecka przez opiekunki i wychowawców wychowywane. I Antoni Zembrowski w latach 60. przeżył bardzo silne nawrócenie. W tej chwili w ogóle do tej pory, jak ja jest piątek i to stosuję post bardzo ostry, mówi tak, że to jest taki na odkupienie, już po prostu bardzo jest takim niezwykle wierzącą osobą, ale wyszedł z środowiska bardzo silnych stalinistów. No to już było takie najgorsze środowisko, jakie mogło, można sobie było wyobrazić. Natomiast gdyby został, myślę, że miałby bardzo duże profity. Doskonale napisał tą książkę, byłem synem Czerwonego Księcia, gdzie opisuje, jakie właśnie doskonałe profity z tego wszystkiego miał. Bardzo często były te bunty, proszę Państwa, kiedy nastąpiła walka w partii, kiedy na przykład wyrzucano ludzi z partii, kiedy były czystki różnego rodzaju, to wtedy to rzeczywiście był odwrót. Ale w dużej części jednak ci ludzie zostali i korzystali z tego. Proszę Państwa, Monika Olejnik według mnie nie miałaby szans na żadną karierę w mediach, gdyby nie była córką wysoko postawionego SB-ka. Majora, piszemy o nim pułkownik, z tego względu, że zajmował stanowisko przypisane dla pułkownika i tak tytułowane. Proszę Państwa, bardzo, bardzo wysokie stanowisko w biurze BMSW. I teraz mam taką sytuację. Tatuś latał za opozycją i sami z kamerą i ich filmował. A Monika Olejnik teraz siedzi i rozmawia, tak, z politykami. No takie są kolej losu. Tak samo jeżeli chodzi o na przykład słynnego sędziego Tuleja. Jego mama była funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, ale władza wiedzieli, że władza nie tkwi funkcjonariusza, tylko wyżej, w prokuraturze albo w sądach. Dlatego sędzia Tuleja jest sędzią. To ewoluowało, to środowisko również ewoluowało. I wiedzieli, że tylko dobre wykształcenie, znajomość obcych języków, staranne wykształcenie może im pomóc w tej karierze i tak właśnie na to postawili. Ale gdyby to byli, proszę Państwa, no, żeby zakończyć konkretnym przykładem. Proszę Państwa, ci ludzie mieli wszystko. Mieli, ja mówię o resortowych dzieciach, mieli najlepsze szkoły, najlepszą pracę. Córka radmistrza Pileckiego wiele lat się nie mogła dostać na studia, bo była dzieckiem bandyty. Więc to chyba najlepszy przykład, jaki może być. Moniki Olejnik. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w jaki sposób ona opowiada o tym, w jaki sposób dostała pracę w trzecim programie Polskiego Radia. Po prostu zadzwoniła do Sławomira Zielińskiego, który był wtedy szefem, i umówiła się z nim na spotkanie. Jak słyszę takie historie, ja słyszałem takich historii już mnóstwo, no to sobie tak myślę, że to jest po prostu tylko i wyłącznie żerowanie na ludzkiej naiwności. Że sobie mógł każdy tak, każda... Z redakcji rolnej, bo pracowała wtedy z redakcji rolnej. Tak, każda studentka mogła sobie zadzwonić do szefa trójki i umówić się z nim na spotkanie. To jest dokładnie tak, jak na przykład w takich pismach glamurowych. Moja żona kiedyś czytała i ja też sobie tam czasami podczytywałem. To taki wywiad na przykład z Sandrą Walter. W jaki sposób ona została asystentką Weicherta? No było tak, że ona po prostu przechodziła koło jego gabinetu i się zapytała, bo jego sekretarka szła na urlop. I ona zapytała, czy ona by nie mogła jej zastąpić. A on powiedział, no że może, ale że to jest tak ciężka praca, że to naprawdę on będzie miał takie wymagania. Nie jak tutaj od córki kolegi, prawda, z którym wiele lat, tylko nie. I ona po prostu tam się tak zawzięła. Ona tak tam pracowała, bo wiedziała, że jest podwójnie na nią patrzą, bo prawda, że tutaj nie o to chodzi żadny tutaj kontekst znajomości, bo to gdzieś tam. To zawsze wszystkie te właśnie, nie wiem, córki, aktorów i tak dalej mówią, że to jest taka przeszkoda, że po prostu nazwisko taty to jest taka przeszkoda, ale to nie że tylko. Jezus Maria. Ale to nie tylko przeszkoda, bo proszę Państwa, to jest w ogóle fałszywe, znaczy ja się spotkałam w ogromnej, w znakomitej części z fałszowaniem oczywistych faktów. Na przykład, jak tutaj słyszałam tą historię o Monice Olejnik, o Sandrze Walter, to przypomina mi się tak samo sprawa jednostki GROM. Jednostka GROM, prawda? No. Kiedy powstała? To z Państwa jest. Gromosław Czempiński.
Gromosław Czepliński, tak? Bo od niego się zaczęło, ja przynajmniej tyle wiem. Więc jakiś tam pewnie... Proszę Państwa, pisząc Cień Tajnych Służb, kiedy pisałam o śmierci Sławomira Petelickiego, przeszłam, zbadałam wszystkie archiwa dostępne, przynajmniej w dużej mierze, no pewnie nie wszystkie. I proszę Państwa, trafiłam na świetne opracowanie dotyczące lat 70. Mamy lata 70. W ogóle ojciec Petelickiego był partyzantem z panem Faniasem rzucony przez Sowietów na Kielecczyznę. Proszę? Armia Ludowa, Armia Ludowa. A później był w Armii Ludowej, później, bo wcześniej był właśnie przez Sowiet rozrzucony. I on mówi, że był spadochroniarzem, mówił, ale nie dopowiadał jaki. To jest też taki, proszę Państwa, to jest też taki. Proszę Państwa, tutaj zrobię krótką dygresję. Andrzej Morozowski nie kłamie mówiąc, że jego ojciec, tak, był w UB, ale był archiwistą. Tak, tylko proszę Państwa, zaczynał u Luny Brystygierowej. W piątym departamencie, tego już Andrzej Morozowski nie dopowiada. Nie kłamie, prawda? Wszystkiego nie mówi. I wracając do tego gromu, proszę Państwa, mamy lata 70. Ambasada w Bernie, Polska, w Szwajcarii. I oddział, który się nazywa, taki, no oni się nazywali oddział, dokładnie nie pamiętam, jest to książka napisane Armii Krajowej, zajmuje całą budynek ambasady, proszę Państwa. Czy to nie wiem, czy to było chyba 80 lata. Zajmuje cały budynek ambasady, wchodzi z bronią, obezwładnia w ciągu bardzo krótkiego czasu. Są negocjacje, tam historia się kończy, ale Kiszczak mówi, no nie może tak być, że ktoś nam wejdzie tutaj i nam po prostu rozłoży całą ambasadę. No musi, ta ochrona jest do niczego, musimy coś zrobić. I rozmawia ze swoim przyjacielem, generałem Rozłubirskim, który nie w MON-ie, a w MSW tworzy specjalną jednostkę antyterrorystyczną powołaną do reagowania na tego typu historie. A hasłem wywoławczej tej jednostki co jest? Grom. Grom. Właśnie. I tenże Grom działał przez całe lata 80. Petelicki przejął tą jednostkę, o czym nie mówił. Rzeczywiście, jego zasługą było to, że sprowadził ludzi po amerykańskich szkołach wojskowych, bo oni normalnie, jak byli to ci, to jak się mówili, te trepy ze sztabu generalnego, jak ktoś skończył, jak skończył właśnie po rosyjskiej szkole, szkolnych przez GRU, jak ktoś widzieli tylko, że w papierach, że ktoś jest po szkołach amerykańskich, to kierowali do jakiegoś żagania, jakiejś jednostek łączności, gdzie oni na granicy pracowali, w ogóle nie korzystali ze swoich umiejętności. Petelicki to rzeczywiście wszystko sprawdzał, ale Petelicki też walczył o swoje życie, proszę Państwa. On był wyrzucony przecież z Wielkiej Brytanii, trafił do Szwecji, on był uznany za persona non grata. On robił takie szkody, działając jako esbek i rozpracowując opozycję, to, że no, Brytyjczycy go nie wpuścili na swoje terytorium. I o tym też niewiele. Ja to wszystko opisałam tak w tej książce, bo ta śmierć jest bardzo dziwna, proszę Państwa. Powiem tylko tyle. Jak zastrzelił się, podobno się zastrzelił, bo nikt tego do końca nie wie, wtedy, kiedy była mecz Polska-Rosja, wszystkie małe miasto wymarły, wszyscy przed telewizorami, ta informacja się nie przebyła. Ktoś złapał Czempińskiego, właśnie Gromosława, i pyta się właśnie o śmierć. On mówi, nie, Sławek się sam nie zabił. On ten nie mógł tego zrobić. Potrzebnie już uwierzył, że jednak to było samobójstwo. Proszę Państwa, jest takie zdjęcie, można go znaleźć w internecie. To jest reportaż Super Expressu albo Faktu, któryś z tabloidów na zdjęciu się ukazało. Jest trumna Sławomira Petelickiego i jest zdjęcie Gromosława Czempińskiego. I twarz śmiertelnie przerażonego człowieka. Warto to obejrzeć. No właśnie, diabeł tkwi w szczegółach i te wszystkie historie, którymi jesteśmy bawieni, to pani napisała książkę, ja sobie przygotowując się do dzisiejszego spotkania, gdzieś tam googlałem i na przykład na stronie Telewizji Polskiej znalazłem taki artykuł na temat programu 5015 i jest napisane wszystkie dzieci Telewizji Polskiej. On się zaczyna od takiego pytania. Co łączy Piotra Kraśkę, Marcina Tyszkę, Joannę Jabłuczyńską, Krzysztofa Jebisza, Justynę Pochankę, Paulinę Chylewską i Marię Nikilińską? No dzisiaj bym powiedział, że resortowe dzieci. A tu jest napisane, że to był przypadek i tak dalej, więc jeśli jest to... Trafiły do 15. 15, tak. I tutaj to jest tak. Mamy, powiedzmy sobie, 6 nazwisk
I w tym są opisane sytuacje, jak trafiły do tego programu tylko dwie osoby, które być może rzeczywiście trafiły z przypadku. No, Krzysztof Ibisz chodził na angielski z Bożyną Walter, a Joja Buczyńska napisała list do telewizji, tak? Natomiast o Piotrze Kraśce nic w tym artykule nie ma, bo przecież wszyscy wiemy, że jego dziadek był po prostu komunistycznym ministrem budownictwa. Ale zaraz, a jego macocha to była przecież Nina Ferenkiew. No tutaj już czytając tą książkę, to rzeczywiście w przypadku Piotra Kraśki i jego taty, który rozbił małżeństwo, to ja się zaplątałem, jak to wygląda, tak? No można, bo proszę Państwa, bo to jest rzeczywiście telenowela, jak się czyta te wszystkie historie małżeńskie. Myśmy i tak, proszę Państwa, nie pisali wszystkiego, dlatego że ja uznałam, że nie można pisać na przykład spraw obyczajowych. W momencie, kiedy mieliśmy taką ewidentną sytuację, jak właśnie małżeństwo z Niną Ferenkiew, no to już nie dało się tego ominąć, to trzeba było to opisać. Ale są bohaterowie naszych, tej książki, gdzie mieli bardzo bujne życie osobiste, Bezpieka to dokumentowała, bardzo często to były właśnie okoliczności, które było werbowane, nie? I ja uznałam, że tego no nie można pisać, no są pewne granice. Są pewne granice, których to przekroczyć nie wolno. Myśmy ich nie przekroczyli, więc to chociażby i zupełnie pytanie, nie grzebiemy w życiorysach, bo gdybyśmy grzebali, to byśmy to opisali. Czyli na przykład, jeśli ktoś, nie wiem, był oportunistą i wrzelił się w rodzinę resortową, to napisałaby Pani o nim w książce, czy nie? No oczywiście, że tak, ale jeżeli chodzi o różnego rodzaju, ja tak mówię, o życie osobiste, różnego rodzaju orientacje seksualne, alkoholizm, rozliczne kochanki czy kochanków, to tego nie opisujemy. Okej. Okay. Wracając jeszcze do Andrzeja Morozowskiego, który też pisze o swoim ojcu i ja przeczytałem wywiad, który przeprowadził z nim, jeśli nie dobrze pamiętam, Marcin Meller. I on tutaj pisze między innymi coś takiego, że jego tata, no, pochodzenia żydowskiego, z Mińska Mazowieckiego, w 1939 roku uciekł do Związku Radzieckiego. Wydawało mu się, że jako Żyd i komunista będzie bezpieczny. I wyszedł ze Związku Radzieckiego razem z armią Andersa i służył w niej aż do demobilizacji w Palestynie. Nie chcę oczywiście tego przesądzać, bo tak dobrze historii nie znam, ale wiem, że bardzo dużo właśnie takich młodych, niedoświadczonych, bym powiedział naiwnych osób, które komunizowały przed wojną, nie tylko pochodzenia żydowskiego, uciekły do raju, bo w Polsce sanacyjnej było źle i uciekli. Jak wybuchła wojna, przekraczali granice, a tam się nagle okazywało, że tam nie ma raju żadnego, tylko lądują w więzieniu na przykład, bo oficerowie NKWD biorą ich za szpiegów angielskich. Jest kilka takich książek, polecam. I jedynym ratunkiem, który się pojawił po prostu jak wielka okazja, jak cud, na opuszczenie tego raju, był po prostu układ Sikorski-Majski. Po 1941 roku, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, premier Sikorski podpisuje układ z Rosjanami, znany jako Sikorski-Majski, i na mocy tego układu jest amnestia, czyli wszystkich polskich obywateli, którzy byli polskimi obywatelami z 1939 roku, Stalin pozwala po prostu na amnestię, czyli zwolnienie z łagrów, i generał Anders, który też przebywa w Związku Radzieckim, formuje armię. Wśród tej armii bardzo dużo ludzi do tych punktów werbunkowych, bardzo dużo Żydów się zgłasza. Tam jest oczywiście wielki bunt wśród przedwojennych polskich wojskowych, którzy wiedzą, że postawa wielu Żydów w 1939 roku była daleka od patriotyzmu, że wręcz czekali na Niemców albo na Rosjan z otwartymi rękami. Przecież mamy takie przypadki, gdzie budowane bramy powitalne okupantom, tak, gdzieś tam pod Warszawą rabin wyszedł wręcz w stroju odświętnym, żeby witać tych żołnierzy.
I polscy żołnierze, którzy de facto bronili w 1939 naszego terytorium, mówią, no jak to, dlaczego oni mają mieć teraz takie same prawa? Natomiast generał Anders pozwala im wspaniałomyślnie wstąpić do polskiej armii. I się okazuje, że w momencie, kiedy polskie wojsko dociera do Palestyny, a tam już są bardzo mocne tendencje syjonistyczne, za kilka lat tam powstanie państwo Izrael, 2,5 tysiąca z tych żołnierzy z bronią po prostu ucieka, dezerteruje. Jaka jest kara, szanowni państwo, dla żołnierza, który w czasie wojny dezerteruje? Proszę mi powiedzieć. Ktoś wie? Kara śmierci. Kula w łeb. Co robi generał Anders? Daje sekretny, tajny rozkaz, żeby tych ludzi nie ganiać. Bo po prostu nie chce mieć takich żołnierzy w swoich szeregach, którzy taką lojalność mają. I teraz pytanie moje jest takie. Czy ojciec pana Morozowskiego należał do tych 2,5 tysiąca Żydów, którzy uciekli, czy rzeczywiście w jakiś cudowny sposób został zdemobilizowany? Być może moja wiedza jest niepełna i nie wiem o jakiejś demobilizacji. Być może była oficjalna demobilizacja i ojciec pana Morozowskiego zupełnie legalnie opuścił polskie, szeregi polskiej armii. A być może nie. To możemy sobie poszukać, napisać do Instytutu Pamięci Narodowej, do Muzeum Żydów Polskich. Może ktoś nam odpowie na to pytanie. Natomiast takie wrzucenie tylko w gazecie, to jest po prostu moim zdaniem półprawdy. Oczywiście, że półprawdy. Proszę państwa, sobie pozwolę króciutki fragment z książki przeczytać. To, co pisze Mozes Mordka i jeszcze później Mieczysław Morozowski. Wyjechał z armią Andersa do Kirgizji i pisze tak. W swoim życiorysie, który trafił do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a teraz się znajduje w aktach Instytutu Pamięci Narodowej. Tu zorientowałem się, że armia ta nie jest demokratyczna i nawiązałem kontakt z oficerem Armii Czerwonej, który był łącznikiem między 3. Dywizją a Armią Czerwoną. Z armią Andersa wyjechałem do Iranu i tak dalej, tak opisuję. Później do Palestyny. W Palestynie zorganizowaliśmy Związek Uchodźców Demokratycznych. Wcześniej już miał kontakt bardzo silny z komunistami, którzy byli w armii. I przy pomocy Związku Polaków. Oprócz tego brałem udział w KPP Palestyny. W 1946, pierwszym transportem wracam do kraju, zatrzymałem się u rodziny i wstępuję do PPR-u. Proszę państwa, nie starajcie się nic ująć. I później z PPR-u oczywiście od razu do Luny Brystygierowej. Chyba nie muszę nic mówić na temat krwawej Luny, jak ją nazywamy. Zapytałem panią o to, co by pani powiedziała o takim człowieku, który się wrzenia w rodzinę, bo pani wspomina o Tomaszu Lisie w swojej książce i pisze pani tylko o tym, że jego ojciec był działaczem Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przepraszam, opieca jest to pytanie. No, małżeństwo z Kingą Rusin to było takie bardzo dobitujące, bo ojciec Kingi Rusin był bardzo wysokim urzędnikiem, wcześniej działaczem partii, miał później urzędnikiem na początku lat 90., więc to było absolutnie nobilitujące dla niego. Pisząc drugą część, tak jak mówię, o służbach, również trafiliśmy na ludzi, którzy byli zwerbowani jako tajni współpracownicy tych służb, też ich opisujemy i tam bardzo często się też zdarza. Tak samo w służbach. Ożenienie się w służbach to było tak, że oni musieli mieć w ogóle zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Nie wiem, czy państwo wiecie, że przed zawarciem związku małżeńskiego ludzie z bezpieki musieli pisać raporty do swoich przełożonych, musieli mieć zgodę. Przepraszam, jak przed wojną praktycznie. To nie było tak, że sobie tak z kimkolwiek, nie z kimkolwiek. I bardzo często były właśnie, że się wrzeniali, że to dla nich było bardzo duża droga awansu, bardzo tak właśnie szeroka. Także to nie było tak, no a najlepiej, żeby na przykład też był po szkole w Kujbiszewie NKWD, bo ta szkoła w Kujbiszewie, później tam bezpieki, to było coś, co było najlepiej, najbardziej uznawane i najbardziej nabilutujące. No, Karol Borowiecki, że tak powiem, przetarł drogę, w jaki sposób można zrobić karierę, bo trzeba pamiętać, że chrzestną matką Kingi Rusin była niejaka pani Danuta Rin, a jej mężem był pan Bogdan Krzyżewski. Ja tak samo mam na nazwisko, ale zupełnie to nie jest moja rodzina. Chabry z Polidomu, niebieskie berety, to pewnie państwo pamiętają. To był taki właśnie pan, który występował na tych wszystkich Kołobrzegach, Zielonych Górach. I tak sobie myślę, że taki Tomasz Lis, który gdzieś tam przyjechał z Zielonej Góry,
na studia do Warszawy. Nauczył się na festiwalu piosenki radzieckiej, jak to wygląda. I spotkał taką dziewczynę i zobaczył, że tutaj pół rodziny to tam gdzieś mogłoby go zaprowadzić, więc myślę, że tutaj może nie tyle, że tata był w partii, czy wujek był donosicielem dla wojskowych służb informacyjnych, tak? Dla informacji wojskowej, czy dla WSW, tak? Tylko po prostu mówię o tym wszystkim, dlatego, żeby zapytać, czy oprócz tego, że wychowanie w jakimś tam środowisku, powiedzmy, na jakimś etosie komunistycznym było istotne, a ile do tego jeszcze pani zdaniem ważny był oportunizm, czyli możliwość zrobienia kariery, tak? Bo to nie tylko się łączyło z tym, że ja wnoszę pewne tradycje z domu, ale dzięki temu właśnie, że będę należał do takiej rodziny albo takiej, no to mimo może być lepiej albo gorzej. Na pewno te wszystkie przykłady, które wcześniej wymieniłam, potwierdzają to, że ten oportunizm jest bardzo szeroko w dalszym ciągu uprawiany, w dalszym ciągu istnieje. Dlatego, że nie tylko w żenieniu się, no też mamy właśnie te związki małżeńskie, ale również takie przylgnięcie środowiskowe, to jest też bardzo ważne. Jesteśmy w jednej drużynie, gramy i będziemy grać do końca. Proszę Państwa, po Warszawie krążyła taka anegdota, którą stoję w książce swojej wiele, wiele lat temu, kiedy Gazeta Wyborcza, a właściwie wydawca Gazety Wyborczej, czyli spółka Agora, wchodziła na giełdę. Wchodziła na giełdę i żeby wejść na giełdę, to musiała mieć bardzo profesjonalny audyt zrobiony. Wynajęli kancelarię ze Stanów Zjednoczonych, żeby ten audyt zrobiła, opisując, czym się zajmuje, jaki jest profil działalności Gazety Wyborczej, jak to wygląda, jaka jest tematyka. I dostali odpowiedź: nie będziemy Państwa obsługiwać, ponieważ sekt nie obsługujemy. Proszę Państwa, to jest sekta, naprawdę. Ja miałam znajomych, którzy szli do pracy do Gazety Wyborczej i to po prostu było zupełnie zmiana osobowości. Wojtek Czuchnowski, proszę Państwa, był moim przyjacielem kiedyś. Wojtek Czuchnowski, który w latach 90. starał się jakąś stanowisko w mediach publicznych w Krakowie, wtedy krążyła taka informacja, że on nie ma szans, ponieważ na prawo od niego jest tylko ściana. I tenże człowiek jest w tej chwili najwierniejszym pretorianinem Adama Michnika, no po prostu żołnierz Gazety Wyborczej, medialny na pierwszej linii frontu, proszę Państwa. No tylko krowa się nie zmienia, prawda? Więc można się zmienić z prawej na lewą, można zmienić się z lewej na prawą. Ja chciałem zapytać właśnie w związku z tym, dlaczego... mam pewien problem z tą książką, bo zastanawiam się, dlaczego pisząc tą książkę pominęli Państwo te osoby, które miały sortowych rodziców, wywodzą się z lewicowych środowisk, a powiedzmy dzisiaj są dziennikarzami i osobami po prawej stronie mediów, na przykład Bronisław Wittstein, tak, którego życiorys jest, powiedzmy sobie, bardzo podobny do wielu działaczy, tak, rodzice, ojciec komunista i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Państwo tego nie przedstawili? Bo powiem szczerze, że to jest taki zarzut o pewną stronniczość. No, jeśli Pani opisuje fakty, no to myślę, że żaden problem napisać po prostu, że Bronisław Wittstein, który też w mediach w pewnym sensie istnieje, a był prezesem telewizji prawda, publicznej przez jakiś czas, no warto też powiedzieć, skąd ten człowiek się wziął. Jeżeli chodzi o, tutaj uściśle, że chodzi o Bronisława Wittsteina, jego ojciec był lekarzem wojskowym, wyrzucony w 1968 roku na fali czystek antysemicki z wojska. Z bardzo prostego powodu. Myśmy nie opisywali historii mediów. Myśmy opisywali system i beneficjentów tego systemu, który został przeniesiony z PRL-u do III RP. I dlatego, gdybyśmy pisali historię mediów, to właśnie pewnie byśmy opisali wszystkich po kolei. Ale pokazaliśmy, jak ten system trwa w dalszym ciągu. Te wszystkie wichury i zawieruchy go ominęły, jeżeli naruszyły to na krótko. I teraz z powrotem, proszę Państwa, on istnieje. I dlatego
kiedy te kolejne części się będą ukazywały, bardzo dobrze to będą się pokazywali jeszcze lepiej niż tutaj. Proszę Państwa, ta książka w ogóle miała być jedna, to prezes Jerzewski, wystawca Frondy, wymyślił te 5 części, bo dowiedział się, że mamy tyle materiałów. Teraz badamy tych funkcjonariuszy, ale proszę Państwa, to oni w dużej części przeszli, pracowali krótko w służbach trzeciej RP, a później przeszli do biznesu. I jak się, proszę Państwa, jakoś tak dziwnie złożyło, jakoś fatalnie, nie wiem, zły wiatr wtedy gospodarczy wiał, że w latach 2006-2007 wszystkie te spółki miały straty. Nawet jak się tak widać, bo zrobił Jurek Targacki, bo siedzi w tej chwili w KRS-ie. No proszę Państwa, wszystkie te spółki miały straty. Wcześniej miały zyski, po 2008 miały już zyski, a jak zrządził PiS, straty. Co się takiego stało? Proszę Państwa, te spółki się wszystkie zajmują w dużej części pośrednictwem, handlem, na przykład pośrednictwem, paliwami, ubezpieczeniami i tak dalej. Jeżeli państwowy gigant czy spółka Skarbu Państwa nie podpisała z nimi umowy, to przecież stary, oni się niczym realnym tak naprawdę nie zajmują. To jest operowanie, po prostu obieg papierowy. To jest chyba ta historia, o której na przykład wspominał pan Tomasz Sakiewicz na państwa pierwszym wieczorze, kiedy opowiadał o rynku mediów w Polsce. Jak wygląda sprzedaż gazet na przykład i od czego ona zależy, że na przykład 80% gazet idzie w prenumeracie. Czyli to nie ma znaczenia, czy państwo pójdą do kiosku i czy kupią tą gazetę, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia. Nie jesteśmy żadnym tutaj języczkiem uwagi. Języczkiem uwagi jest to, kto zamówił tą prenumeratę i w jaki sposób kto ma na to wpływ. A to są po pierwsze przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki, które to zamawiają. Na przykład dla wszystkich swoich pracowników, albo nie wiem, jedna firma, druga, trzecia, piąta zamawia na przykład, nie wiem, Gazetę Wyborczą albo Rzeczpospolitą, która codziennie znajduje się na biurku iluś pracowników, tak? I oni tak naprawdę tutaj decydują, a ta firma znowu ma jakieś przełożenie. Ta firma na przykład startuje w państwowych przetargach, tak? I też musi mieć dobrą relację. Poza tym są reklamy. To jest ciekawa rzecz, tak? Przecież jakaś jedna, druga czy trzecia instytucja państwowa, która zleca reklamę i ta reklama ląduje dokładnie w tej gazecie, a nie w tamtej. To są kolosalne pieniądze. To na pewno państwo, którzy się tym rynkiem zajmują, mogą powiedzieć o liczbach, na czym to polega, tak? I ten człowiek, który gdzieś tam idzie do kiosku i który sobie myśli, no ja jestem tym czytelnikiem, to ja kupię dzisiaj wprost, ani kupię do rzeczy, ani to kupię, bierzemy udział po prostu. Znaczy tutaj i muszę panu powiedzieć, proszę Państwa, że to ma znaczenie, jeżeli chodzi o segment prawicowy, bo to ma znaczenie, bo my się utrzymujemy, Gazeta Polska utrzymuje się wyłącznie, proszę Państwa, ze sprzedaży egzemplarzowej. No czegoś takiego, może prenumerata, jeżeli już, no to osób naszych sympatyków, ale nie ma czegoś takiego jak prenumeraty instytucjonalnej. Była taka sytuacja, jak Jerzy Targacki został wiceprezesem Polskiego Radia, jak zobaczył, ile egzemplarzy Gazety Wyborczej zaprenumerowane, to się szło poza głowę. Jego pierwszą decyzją była wzięcie prenumeraty, co oczywiście później był notorycznie atakowany w Gazecie Wyborczej. Ale pierwsze, co zrobił, to obciął prenumeratę, bo to jest po prostu w ten sposób wyrobione. Proszę Państwa, opowiadano mi, że jest, jak Państwo się orientują, że mieszkają w Warszawie, że jest coś takiego jak Gazeta Stołeczna, prawda? Lokalny dodatek do Gazety Wyborczej. I na stronach pierwszej Gazety Stołecznej całą stronę ukazało się, proszę Państwa, ogłoszenie przez wojsko rane, państwowe, obecnie, nie wiem, czy z Siemoniaka, ale to chyba było za czasów Klicha, ogłoszenie o sprzedaży czego? Haubic, proszę Państwa. Koniec rzędem temu, po co warszawiakowi, który tam szuka o obrotkach działkowych, ogłoszenia, czy o sprzedaży kwiatów, czy mieszkania, nagle wywalony całą stolicę ogłoszenie o sprzedaży haubic, proszę Państwa. Kto idzie kupować te haubice, nie wiem i na co. Ale było. Druga taka znana historia o sprzedaży, Agencja Mienia Wojskowego dawała kilka razy ogłoszenie, na pół kolumny albo cała, to jest bardzo ważne, bo to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, takie ogłoszenie kosztuje, o sprzedaży mieszkania 40-metrowego, co nie, żeby dawno sami kupili to mieszkanie za te pieniądze. No ale wystarczy przypomnieć, co zrobił poseł Adam Kwiatkowski, jak zrobił to zestawienie, prawda? Ile milionów, to po
podatnicy w Polsce za to płacą, proszę Państwa. Bo to jest taka prawda, że to z podatków jest finansowane wszystko. 60% całej wartości pieniężnej, która z budżetu Państwa poszła na reklamę przewagę za pan. No, mamy przykład takiej sytuacji, nie wiem, ostatnio chyba była jakaś taka mini afera z tym spotem, tak, który trwał minutę. Pierwszym czy drugim? Więc nie jestem na bieżąco, ale ktoś tam przytomny wynalazł najbardziej kasowy film Hollywoodu, Piraci z Karaibów tam 7, który kosztował 300 milionów, trwał 1,5 godziny, co w przeliczeniu na minutę daje około 2 milionów złotych, a ten spot, który rząd wyprodukował, kosztował 9. Nie wiem, czy efekty specjalne po prostu były porównywalne, czy nie były, ktoś tam gęsią skórkę miał. Trzeba popatrzeć, kto produkował. No, ja myślę, że to, że pytanie, że odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, dał nam po prostu prezes Ochucki w filmie Miś, że to nie ma znaczenia, po co ten miś jest i nikt nie zapyta. Chodzi tylko po prostu o to, żeby był jak najdroższy, bo wtedy my jako główni konsultanci bierzemy od tego procent. I na tym się sprawa zamyka, więc nie ma znaczenia, czy w polskim radiu ktoś tą gazetę będzie czytał, czy ona pójdzie od razu na makulaturę. To nie ma znaczenia. Ważne, że ktoś za nią zapłacił nie swoimi pieniędzmi po prostu i ktoś może z tego żyć, najzwyczajniej w świecie, bo no, tak to się dzieje, że to są państwowe pieniądze, nie urzędnika, własne, tylko po prostu tak naprawdę niczyje. No. To jest ta sama historia, którą książę Bogusław Radziwiłł tłumaczy temu prostemu kmicicowi, że Polska to jest ten postaw sukna i każdy ciągnie ze swojej strony tyle, żeby wyrwać, żeby mu przynajmniej na płaszcz wystarczyło, tak? Jeśli mamy takie ogłoszenie, w którym ktoś sprzedaje chałupicę, to nie doszukujmy się tam żadnego sensu po prostu. Chodzi o to, żeby było duże i drogie, żeby można było zrobić następny przetarg na jakąś następną bzdurę, która nikomu nie będzie potrzebna, którą się zamiecie pod dywan, a pieniądze zostały wydane. No przecież tych projektów informatycznych ministra Boniego, które Unia Europejska zakwestionowała, ile to pieniędzy poszło na jakieś rzeczy, których nikt nigdy nie dotknął, a wielkie koncerny sprzedały, jak sprzedały, to wiemy, bo już paru siedzi i następni pójdą siedzieć i po prostu no były pieniądze, nie ma, jak w ruskim cyrku. Ja na koniec jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, czy w tych mainstreamowych mediach pani dostrzega tam jakichś ludzi, którzy są uczciwi, czy warto w ogóle sobie głowę zawracać? Czy to jest po prostu już, nie wiem, tak, one są tak usłużne, tak idą na pasku władzy, czy jest w ogóle sens sobie głowę zaprzątać czymś innym niż prognoza pogody? Bo nie wiem, może też tam kłamią, bo wczoraj słyszałem, że ma być powódź. No i w prognozie właśnie kłamią, bo niestety powiedział, że nie będzie żadnej powodzi meteorologii, gospodarki wodnej. Proszę Państwa, jest bardzo dużo ludzi. Jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują, to są pewnie nie ludzie z pierwszej linii. Nie widać, to nie są ci człowiek propagandyści, ale jest mnóstwo osób, którzy są naprawdę przyzwoitych, którzy mają takie akurat warunki życiowe, prawda? Nie mają gdzie pójść do pracy, po pierwsze, bo ten rynek jest bardzo, bardzo mały, wbrew pozorom. Te mainstreamowe media mają bardzo dużo kłopoty, bo i Agora zakończył rok stratami, i TVN, oni mają potężne kredyty. I jeżeli coraz mniejszy jest ten, jak przecież były Sonia Grupowej i Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej pozamykane oddziały, więc ludzie się po prostu boją, że jeśli się zwolni z pracy, nie mają wszyscy takiej odwagi, siły przebicia, mają rodziny. I jest naprawdę sporo ludzi, że gdyby był inny świat sprzyjający, to myślę, że zachowują się przyzwoicie, nie robią nic takiego, że sobie nie mogą patrzeć w twarz w lustrze, ale pracują tam. No cóż, takie są koleje życia, koleje losu. Jak powstawała telewizja Republika, mnóstwo ludzi z TVN-u na przykład przyszło, proszę Państwa, tam do pracy. No, nie, czy może nie mnóstwo, ale sporo, wiem, że jakaś tam część przyszła. No z tego względu, że bardziej im odpowiada właśnie taka praca, a nie TVN. Więc ja myślę, że nie jest tak źle, że jednak będzie można zrobić normalne media. Proszę Państwa, w całej Europie są media publiczne.
finansowane przez państwo. Trzeba wypracować tylko takie reguły, żeby to rzeczywiście był taki kawałek sztuk naszarpany. Media publiczne powinny istnieć, telewizja publiczna, radio publiczne, które tak samo zasila przecież radia i współpracuje na kresach naszych, które są w tej chwili na terenie Rosji czy tam Ukrainy. Trzeba też pamiętać o Polakach za granicą. Jestem optymistką, że wiele spraw, jeżeli się zmienia władza, jeżeli zostanie zbudowane nowe państwo, bo coraz więcej osób już widzi, że musi być nowe państwo z nowym sądownictwem, w ogóle z nowym wymiarem sprawiedliwości, z nowymi służbami specjalnymi, z nowymi ministrami, administracją rządową, że wiele spraw zostanie również wyjaśnionych. Jak rozmawiałam z prokuratorami, jak czytałam, proszę państwa, no chociażby uzasadnienie umorzenia śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Lepera, gdzie czytam, proszę państwa, gdzie technika poszła bardzo do przodu. Opisuję to w książce, że można było naprawdę zabezpieczyć szereg mikrośladów i to śledztwo jest skończone bardzo szybko. A pani prokurator wnioskuje, bo wykryto obcy ślad DNA na sznurze, który wisiał Andrzej Leper, nie należący do nikogo, kogo przebadano. Pani prokurator pisze, należał do najprawdopodobniej do sprzedawcy z nowowiązałki. Skąd wiązało? Który kupował Leper sznur, prawda? Czy ten, skąd, dlaczego akurat w tym miejscu był to DNA? Ja myślę, że tego typu sprawy zostają również wyjaśnione, a przynajmniej podjęte, że będą próby naprawcze i dlatego ja jestem pełna optymizmu, że można odbudować wszystkie te segmenty i można odbudować media na nowo, media publiczne, że to oczywiście są prywatne, na całym świecie są prywatne gazety, ale to jest sprawa prywatnego właściciela, jeżeli chce, to proszę bardzo. Proszę państwa, nie. Pierwsza, jedna z pierwszych gazet publicznych, która zalała rynek. W tej chwili jest niszowa gazeta. Sprzedaje się, nie wiem, nawet już nie ma jej w monitoringu prasy, bo się tutaj mały nakładzie sprzedaje. Jeżeli nie, ja nie jestem za tym, żeby zamykać media. No chyba, że to są jakieś takie hardkorowe, absolutnie po prostu jakieś pornograficzne, czy jakieś takie typu na przykład zły, co miała żona Urbana, co jakieś straszne rzeczy tam publikowane. No, tak. Ale jeżeli chodzi o normalną prasę, niech będzie, jeżeli chce, jeżeli mają pieniądze, proszę bardzo. Ale można uratować, można odbudować media. No tak, tylko problem polega na tym, że takie sobie jakieś powiedzmy ekstremalne media mogą istnieć i nikt nie odmawia generalnie prawa. Natomiast jeżeli jest sytuacja zupełnie odwrotna, i na przykład pojawia się ta sytuacja, nie wiem, sprzed roku, dwóch, trzech, z brakiem miejsca dla telewizji trwa, tak? Jeżeli jest sobie jakiś ksiądz i on sobie wymyślił, że jest ileś ludzi, dla których nie ma żadnej telewizji, bo to są sobie po prostu, nie wiem, moherowe babcie, tak? I on im tutaj stwarza możliwość wypowiedzenia się, posłuchania, stwarza im tak naprawdę miejsce w debacie publicznej, niezależnie od tego, jakie tam treści są prezentowane, to czy takiemu człowiekowi, czy on na zasadach demokratycznych, jeśli patrzymy na tą sytuację, to on zrobił coś dobrego, czy coś złego? Jeżeli są, nie wiem, skinheadzi, przystanek Woodstock, feministki, tak? Mają prawo do własnej gazety, do własnej telewizji, do jakiegoś radia i tak dalej, i tak dalej. A to nagle jest jakaś grupa, która tego prawa po prostu ma nie mieć. Dlaczego? No jeżeli jest pornografia, to niech sobie będzie. No jeśli są ludzie, którzy chcą to sobie oglądać w jakimś zamkniętym miejscu i nie epatować tym, to niech sobie oglądają. No, nie widzę problemu, dlaczego nie mogą sobie te wodki stworzyć w swojej telewizji. Zupełnie mnie to dziwi. Dewotką nie jestem, ale niech sobie będą. Jeśli mają taką potrzebę, to niech sobie taką telewizję mają. Ostatnie moje pytanie, nie wiem, czy ja nie powinienem na początku tego pytania zadać, ale przeczytałem wywiad oczywiście z Moniką Olejnik w Newsweeku, jeśli ja dobrze pamiętam, gdzie ona się mocno oburza tutaj na to wszystko, co państwo napisali w książce i mówi mi więcej, między innymi tak, takie jedno zdanie sobie wynotowałem, które mnie zainteresowało. Grupa zakompleksionych pseudodziennikarzy zarabia kupę kasy na kłamstwach. Ja chciałem zapytać pani Doroto, żeby
Pani nam powiedziała, jakie ma Pani kwalifikacje do wykonywania zawodu dziennikarza i ile pieniędzy Pani zrobiła na tej książce? Proszę Państwa, jestem przekonana, że mam lepsze kwalifikacje, ponieważ Pani Kolejnik jest absolwentką zootechniki, później po prostu kończyła studia o dziennikarstwie. Ja jestem absolwentką filozofii i tak się stało, że mnóstwo ludzi z mojego kierunku, ponieważ myśmy już poszli na filozofię wówczas na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z tego względu, proszę Państwa, szanowni, chcieliśmy właśnie się czerwone dziennikarstwo. I mnóstwo ludzi pracuje jako dziennikarze na rok wyżej, był na przykład Piotr Niemczycki, który jest wiceprezesem AGOR-y. To mój kolega z roku. Dariusz Karłowicz, filozof, który jest teologia polityczna, prawda? No to mnóstwo ludzi, właściwie to był mój kolega z mojego roku z kolei. Paweł Paliwora, nieżyjący, już dziennikarz. Doradca pana Legutki, pana ministra Legutki, również absolwent. Ile kasy zarabiałam? No ja akurat zarobiłam, w ogóle do tej pory nie dostaliśmy, jakieś małe pieniądze dostaliśmy z tą książkę, bo najwięcej zarabiałam dystrybutorzy. W tej chwili zakontraktowanych jest rzeczywiście 160 tysięcy. Myślę, że tak naprawdę to zaczniemy zarabiać na drugiej albo trzeciej części, ale póki co, to proszę Państwa, tak jak mówię, czekam na te pieniądze, bo najwięcej kasy dostają dystrybutorzy, bo proszę Państwa, autorzy dostają najmniej. Autorzy dostają najmniej, bo najpierw jest dystrybutorzy, później wydawca, a na końcu jest autor. Ale to mają Państwo kupić tą książkę, czy nie? Mają Państwo kupić tą książkę. Proszę kupić proszę. Ale i tak dystrybutor dostaje. Ale i tak czyli ja. Czyli tutaj więcej z dystrybutorem. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, proszę Państwa, dla mnie, to ja też na koniec powiem, ja byłam zdumiona tym hałasem. Oczywiście były wyliczenia, jakim to jesteśmy milionerami, ponieważ, tak jak mówię, no, czekamy na te miliony. Mam nadzieję, że je w końcu dostaniemy. Póki co nie jesteśmy. Natomiast ja byłam zdumiona tym hałasem, bo pierwsza zasada PR-u jest taka, że się siedzi cicho. Jak coś jest niewygodnego, to się o tym nie mówi, po prostu. No jak coś mi co obciąża, to przecież nie będę o tym chodziła i mówiła. A to Towarzystwo Polityka zrobiła chyba z 8 czy 10 artykułów na ten temat. Olejnik latała jak wściekła. Pozwała Karnowskich za fotomontaż na pierwszej stronie tygodnika w sieci, bo sieci są patriotem medialnym i tekst o tej książce popełnili. Biega, no po prostu jakieś zupełnie irracjonalne działania, które doprowadziły do tego, że ta książka się, proszę Państwa, sprzedała, jeżeli dobrze pójdziemy się w zakładzie, 160 tysięcy. Ja nie pamiętam, żeby w Polsce jakiś polski tytuł popularny miał taki podobno Stara Baś się sprzedała w latach 70. w zakładzie 140 i to był jakiś fenomen. Cęckiewicza i Gontarczyka, S.P. Alek Wałęsa, 200 tysięcy, ale to jest książka naukowa i zupełnie nie można porównywać. Więc no, jestem bardzo zadowolona. Cóż powiedzieć? Ja dzisiaj rozmawiałem z panią Dorotą, kiedy pani mówiła o tym, jak ta książka niespodziewanie znalazła nabywców. Wysnąłem taką teorię, że może po prostu ci, którzy są opisani, to jest kupują tą książkę i palą ją po prostu na stosach, żeby ona po prostu nie funkcjonowała w jakimś obiegu i to może jest taka zachęta trochę dla Państwa, żeby Państwo kupili, bo ona po prostu za rok będzie na Allegro po 400 zł. No za rok, albo po 3. Ale jest jeszcze jedna ważna zachęta, bo ta książka ma nastać zapytania. I ta książka może być białym krukiem, bo jak nam sąd przewróci Żakowskiego na okładkę, to już tego znaku zapytania nie będzie. Zaraz oddam Państwu głos, bo już myślę, że za dużo pytań z mojej strony. Natomiast takie pytanie marketingowe. Jak pani, no Państwo mają zamiar napisać jeszcze książkę o politykach, a potem o sędziach, o kadrze naukowej w Polsce. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo sądzą, że one też się tak dobrze sprzedadzą? Bo Monika Olejnik to, umówmy się, każdy przeciętny, zwykły Polak zna tam tą telewizorę, ten telewizor sobie włącza i widzi. O politykach Kwaśniewskiego też może ktoś chce przeczytać. Ale czy taka książka będzie interesowała ludzi, gdzie Państwo piszą sędziów, których zupełnie nie znamy, albo nauczycieli akademickich, gdzie powiedzmy sobie, no to już zupełnie jest środowisko, środowiska albo biznes. Trzeba,
usystematyzować. Będzie 5 części rozsądnych dzieci, czyli media, służby, politycy, którzy się ukażą w roku wyborczym, bo sobie nie wyobrażam, żeby przed wyborami takiej książki nie było. Później będą biznes, bo proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że lista ludzi zarejestrowanych jako tajni współpracownicy w tygodniku, na przykład Wprost czy inny, czy Forbesa, jest to sama z listą znaczy najbogatszych Polaków, tak? Także po prostu to się przenika. Ci, którzy byli zarejestrowani, są te finaliści najbogatszych Polaków tygodnika Wprost czy Forbesa. No może mieli takie szczęście, takie talenty biznesowe. Niewykluczone, prawda? Może mieli, może nie mieli. Jak będzie Pani pisała książkę o biznesmenach, to też jest takie przejście, że ktoś na przykład był politykiem i tak jak za któregoś rządu tam Stasik chciał się sprawdzić w biznesie. Oczywiście, Dobrzański. To się go gdzieś tam wrzuca, bo to jest wiadomość, informacja za panem Markiem Kodakiewiczem. Był sobie w powiecie krasińskim przed wojną taki chłopak, który się nazywał Wacek Raś. I Wacek Raś kradł kury. Trochę za robotę się mu nie chciało brać, to kradł kury po prostu ludziom. W czasie wojny też kradł kury, aż w końcu tam spadochroniarz spadł, ale nie amerykański, tylko z tej drugiej strony. No i stworzyli tam taką grupę bojowników o wolność i demokrację. No i ten Wasek sobie tam dobrze dawał rady. A jak nastała już władza ludowa legalna, to zmienił nazwisko na Czyżewski. Ja nie wiem, miałem takie szczęście, ale nie jednemu psu na imię Burek i potem temu ten Wasek Czyżewski został wysokim generałem milicji, jeśli ja dobrze pamiętam, i urodził mu się syn, który się dokładnie tak samo nazywa jak ja. Nazywa się Piotr Czyżewski i był ministrem w rządzie pana Leszka Millera. A potem to chyba PL LOT, Bank Ochrony Środowiska, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest pewna droga. To też jest pewna droga do biznesu. Gdzieś tam od krót, od kraśkury, od kraśnikiem i można gdzieś dzisiaj na salonach. Ja miałam takie wrażenie, że ostatnia część, czyli wysokotowe dzieci naukowcy, będzie taka najmniej ciekawa. Proszę Państwa, nie ma miejsca w Polsce, kiedy mnie tutaj, kiedy to książka naukowcy, kiedy to będzie, ponieważ uczelnie mają największy wpływ. Od wymiarze sprawiedliwości trzeciej RP mam nadzieję, że napiszemy za parę lat, zbieramy materiały. No dobrze.